Cześć, ja jestem Dominik, a dzisiaj porozmawiamy na temat zegarka sportowego. Zegarka od firmy Garmin. Garmin Forerunner 745. Zapraszam. Dzisiaj poznacie moją opinię oraz informacje, które dla mnie są szczególne i chciałbym Wam przekazać na temat tego zegarka. Także zacznijmy. Użytkuję ten zegarek od około 7 miesięcy. Przez ten czas nie miałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o obsługę tego zegarka, zacinanie, błędy systemowe, czy utratę danych właśnie wynikające z oprogramowania oraz z złego systemu. Także to naprawdę wszystko w tym zegarku bardzo fajnie, bardzo szybko działa. Nie ma żadnych przycięć. Jedyny minus, do którego mogę się doczepić, to od razu mówię, jest GPS, który działa poprawnie, natomiast w głębokim lesie na parę sekund potrafi mi zgubić zasięg. Natomiast nie miało to większego wpływu na dokładność zapisu z treningu. Wygoda użytkowania tego zegarka jest na naprawdę bardzo wysokim poziomie, co może świadczyć o tym lekka, minimalistyczna budowa. Zegar jest naprawdę lekki. Świetnie się sprawdzi dla osób z mniejszym nadgarstkiem, tak jak ja. No i duża możliwość regulacji przez dużą ilość otworów na samej opasce. Opaska jest gumowa i można ją oczywiście wymieniać, natomiast o opasce powiem troszeczkę później. Zegarek ten jest przeznaczony głównie dla biegaczy oraz triathlonistów. Ma wszystkie funkcje właśnie, które potrzebne są do tego typu uprawiania sportów. Natomiast świetnie się również sprawdzi jako zegarek jeżeli naszą aktywnością codzienną nie jest triathlon lub bieganie, jako dodatkowe urządzenie monitorujące nasze treningi dodatkowe, na przykład jeżeli trenujemy kolarstwo i trenujemy dodatkowo przygotowawczo siłownie, bieganie, pływanie, to jest dodatkowe nasze treningi, to jak najbardziej się sprawdzi ten zegarek. Zegarek ma funkcję smartwatcha oraz funkcję śledzenia naszego stanu zdrowia, co jest bardzo fajne. I nie tylko ten zegarek, jak widać, ma przeznaczenie sportowe, ale i przeznaczenie do użytku codziennego. Zegarek operujemy 5 przyciskami, które znajdują się po lewej, jak i prawej stronie. 3 po lewej, 2 po prawej. Przyciski działają poprawnie, użytkuje się komfortowo oraz intuicyjnie. Nie miałem do nich zastrzeżeń, nie zacinają się czy coś w tym stylu, także to wszystko jest ok. Tak jak już powiedziałem, zegarek nie tylko będzie przeznaczony do biegania czy triathlonu. Natomiast jeżeli uprawiasz inną aktywność fizyczną, inną dyscyplinę lub też po prostu inną dyscyplinę, jak chcesz nagrać aktywność fizyczną, no to ten zegarek się również sprawdzi, bo oferuje naprawdę bardzo dużą możliwość profili aktywności, które mamy już w tym zegarku. Natomiast jeszcze możemy stworzyć swój dodatkowy profil aktywności, jeżeli nie mamy go tutaj. Natomiast większość jest tutaj w sumie tych najbardziej popularnych dodana. Nawet jest golf, także proszę bardzo. Jeżeli w naszych treningach używamy czujników zewnętrznych do kontrolowania naszego treningu, takich jak na przykład pulsometr, nakładkę piersiową, czujnik mocy, czujnik kadencji, czujnik prędkości i wiele innych, ten zegarek, w tym zegarku to podepniemy. Mam możliwość podpięcia to przez ANT Plus oraz Bluetooth. Działa to jak najbardziej ok, nie zrywa połączenia, także te wszystkie protokoły działają poprawnie. Natomiast w samym zegarku mamy wbudowany czujnik optyczny tętna, który z nadgarstka nam właśnie bierze tętno. No ja powiem tak, osobiście do treningów nie używam. Moim zdaniem jest to czujnik, który na niskie wartości tętna jest jak najbardziej ok.
przy wysokich, jeżeli chcemy mieć dokładny w miarę odczyt, no to musimy ścisnąć troszeczkę mocniej ten zegarek, a co na dłuższą metę jest niewygodne, bo może nam drętwieć ręka, dłoń. Także lepiej, jeżeli chcemy kontrolować nasz trening na danych wartościach tętna, podłączyć zewnętrzny czujnik tętna na klatkę piersiową. Zegarek z funkcją GPS, tak jak można się domyśleć, ma funkcję nawigacji. Nawigacja tu nie jest jakoś super rozbudowana, natomiast mamy funkcję nawigacji po kursie. Wcześniej stworzony przez nas ślad, wgrywamy do zegarka i nawiguje nas zegarek po kursie właśnie. Nie jest może to najdokładniejsza oraz najlepsza metoda nawigacji, natomiast dobrze, że coś takiego się znalazło. W oparciu o nasze ostatnie treningi będziemy dostawać sugestie treningowe, bo Garmin ma teraz coś takiego, że ma trenera wbudowanego jakby w tych zegarkach i ogólnie w urządzeniach Garmina. Podpowiada nam, jakie treningi mamy zrobić danego dnia. On to bierze, to sobie szacuje te treningi z poprzednich, po prostu analizuje treningi, nasze samopoczucie, tak, wszystkie parametry, które dostarczamy na przykład zegarka, i on tam nam wtedy ten trening powiedzmy proponuje, tak, przed wyjściem na trening. Natomiast warto powiedzieć, że niestety jest to zegarek, jest to urządzenie, które nie bierze do końca wszystkich parametrów, które oddziałują nas zewnętrznie oraz jakie mamy cele oraz nasze słabe, jak i mocne strony. Także bym się tym do końca nie sugerował, jeżeli chcecie dobrze trenować i trenować w oparciu o sprawdzone metody, jak i dobrze, żeby ciągle progresować te nie tylko swoje mocne, ale też słabe strony, to polecam po prostu trenera. Oczywiście po naszych treningach możemy te wszystkie nasze statystyki, treningi przeanalizować. Mamy dostęp do takich parametrów jak na przykład pułap tlenowy, obciążenie treningowe, symulator biega tempu, jakie będziemy mieli, po prostu symuluje nam, jakie tempo możemy mieć na dany odcinek kilometrowy, tak 5, 10, 20, 40. Oraz więcej szczegółowych analiz, które na przykład nie są dostępne w zegarku, natomiast mamy dostępne w Garmin Connect. Przechodzimy już trochę do funkcji smartwatchowych. Mamy możliwość płatności kartą, gdzie dzięki Garmin Pay po ówczesnym podpięciu karty mamy możliwość właśnie włączenia sobie karty i zapłacenia zbliżeniowo. To jest bardzo fajne, bo wtedy nie musimy brać telefonu na każdy trening, a jednak możemy zapłacić i to zbliżeniowo, szybko. Następna funkcja, która w smartwatchach się znajduje i tutaj też się znalazła, jest to funkcja muzyka. Mamy możliwość zainstalowania różnych aplikacji muzyki, później skonfigurowania je sobie z telefonem i z tą właśnie z aplikacją muzyczną, synchronizowania, pobrania na zegarek, i możemy podpiąć słuchawki przez Bluetooth. Wtedy możemy słuchać bez problemu na treningu naszych ulubionych muzyki czy innej, podczas innej aktywności. Chociaż mówię tutaj już z góry, że funkcja smartwatch daje nam również możliwość odbierania telefonów, e-maili, SMS-ów i innych powiadomień, które skonfigurujemy sobie ówcześnie. Oczywiście, jeżeli mamy podpięty telefon do zegarka. W takim urządzeniu bateria jest dosyć istotna. Tutaj bateria nam wytrzyma od 6 godzin w trybie GPS do nawet 7 dni w trybie smartwatch. Czyli wynik w miarę, natomiast nie jest to zegarek dla ultra biegaczy, tak? Także no tutaj akurat z baterią nie mamy może super popisu, natomiast jak na jego wielkość jest ok. Ładujemy go poprzez kabel USB dołączony do zestawu i załadowanie od 0 do 100% mniej więcej zajmuje około 1 godziny. Wracamy do paska.
Pasek tutaj mamy silikonowy, natomiast jest możliwość jego demontażu, natomiast trzeba troszeczkę bardziej się pomęczyć, bo tam są mamy takie, trzeba po prostu podważyć ten pasek i odgiąć sprężynkę. Natomiast jeżeli zdejmiemy, mamy możliwość wymiany i wymiany na przykład na opaskę systemem Quick Fit, a co ważne, pasują do tego zegarka opaski od na przykład Fenixa o szerokości 22 mm. Wszystkie nasze aktywności fizyczne oraz statystyki zdrowia, jak i wiele innych parametrów, które ten zegarek rejestruje, mamy możliwość przeanalizowania oraz zobaczenia, jak i planowania w Garmin Connect. Jest to aplikacja na telefon, którą po pobraniu skonfigurujemy ją według siebie, założymy konto i podepniemy zegarek. Właśnie to nie jest tylko aplikacja do analizy, ale i również możemy sobie ten zegarek skonfigurować wedle swoich potrzeb, tak? I wszystko możemy tam właśnie ustawić pod nas. Do tego jeszcze jest druga aplikacja, Garmin Connect IQ. Jest to aplikacja, jest to sklep bardziej z różnymi widgetami, dodatkami do tego zegarka, które możemy pobrać i zainstalować na nasz zegarek, na przykład aplikację muzyczną, inne tarcze zegarka, jakieś fajne, ciekawe, na przykład przez różnych użytkowników stworzone aplikacje na ten zegarek. To jest naprawdę bardzo fajne i daje to dużą możliwość personalizacji zegarka pod nas. Mamy funkcję wykrywania zdarzeń. Jest to funkcja, którą możemy aktywować samoistnie, czyli wchodząc w ustawienia i tutaj włączając sobie tryb pomocy. Wtedy nam wysyła dane o naszej lokalizacji, że potrzebujemy pomocy do osób, których wcześniej skonfigurowaliśmy i dodaliśmy, że do tych osób ma wysłać właśnie takie powiadomienie. Lub też jeżeli zegarek sam wykryje na przykład niebezpieczeństwo i nie zatrzymamy ostrzeżenia, które wyświetli nam się na zegarku czy to na liczniku, wtedy wyślę też właśnie do tych osób. W pudełku otrzymujemy zegarek, dokumentację oraz kabel USB do ładowania. Cena zegarka Garmin Forerunner 745 to około 2000 zł. Czy zegarek jest wart swojej ceny? Moim zdaniem zegarek jest wart swojej ceny, gdyż jest to urządzenie multifunkcyjne, które może nam zastąpić parę urządzeń w jednym. Jest to bardzo dobre urządzenie, jeżeli chcemy mieć jedno urządzenie, nie chcemy mieć paru urządzeń, chcemy śledzić naszą aktywność fizyczną, nasze statystyki zdrowia, ten zegarek będzie nam służył jako smartwatch i nie tylko, no to ten zegarek jest super opcją. No też warto podkreślić, że tutaj naprawdę bardzo dobre wykonanie oraz obsługa tego zegarka przez systemowo, jeżeli chodzi przez Garmina. Garmin naprawdę tutaj odwalił kawał dobrej roboty. Dodatkowo aplikacje takie jak Garmin Connect i Garmin Connect IQ, no to są wszystko przemyślane oraz bardzo dobre rzeczy, które na pewno ułatwiają korzystanie z tego zegarka mamy tyle rzeczy do konfiguracji oraz personalizacji pod nas, że no w mało co zegarkach sportowych jest chyba tyle. Naprawdę bardzo dobry wybór. Dla mnie osobiście jest jak najbardziej fajny to zegarek i jeden z lepszych, których miałem, a testowałem już jeszcze 945, 245 i jeszcze jakieś chyba testowałem. Także naprawdę jest to rozwiązanie super, bo nie jest to duży zegarek, jest to lekki zegarek, którego praktycznie nie czuć na nadgarstku. I
i no jest taki kompaktowy, a jest też wytrzymały i dobrze zrobiony. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za obejrzenie. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli czegoś nie dopowiedziałem, a chcecie się dowiedzieć, to dajcie je w komentarzu i ja z chęcią odpowiem na te pytania. Także dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!